O-N-I-K-A. W 1900 roku na terenie Borowiczek powstała cukrownia. W konsekwencji zaczęła wzrastać liczba mieszkańców, co niosło za sobą potrzebę utworzenia szkoły. Pierwszy budynek szkoły powstał w roku 1906 i mieścił się w tak zwanej murowance. Później szkoła miała swoje miejsce w budynku dzisiejszego przedszkola numer 34. A następnie mieściła się w obecnym budynku warsztatów terapii zajęciowej. W 1951 roku szkoła przeniosła się do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Korczaka 10. W 1987 roku szkoła otrzymała numer i zmieniła nazwę na Szkołę Podstawową nr 20 imienia Władysława Broniewskiego w Płocku. Nie uszedłem w życiu pół drogi, a już zewsząd czai się rozpacz. O dalekim, minionym, drogiem powiedz serce albo się rozpłacz. Wskrześ na chwilę tych lat urodę, kiedy na świat patrzyłem dzieckiem. Stał nad Wisłą stary dom z ogrodem na wysokim wzgórzu mazowieckim. Razem dobrze wiesz, zaufaj mi i zaufaj.
Piosenka
Chcę chodzić do tej szkoły. No to chodźmy! Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Tą mszą świętą zaczyna się przepiękna uroczystość dotycząca ważnego miejsca. Tu, w tej części Płocka, dotycząca szkoły. Szkoły podstawowej, która obchodzi już piękny jubileusz. 110. rocznica istnienia. Dziękujmy więc Bogu za dar tej szkoły, za wszystkich, którzy pracowali w tej szkole, za wszystkich, którzy uczyli się w tej szkole. Jeśli już przeszli do wieczności, niech Bóg da im niebo, ale módlmy się też za wszystkich, którzy pracują w różnych miejscach, zajmując różne stanowiska. Módlmy się za wszystkich właśnie emerytów, którzy w tej szkole pracowali, a także ogarniajmy swoją modlitwą szkołę dziś i szkołę jutra. Szkołę dziś, dyrekcję wszystkich pracujących w szkole, wszystkich, którzy z tej szkoły korzystają, dzieci, rodziców tych dzieci, dziadków, by wypraszać potrzebne łaski. By ta szkoła była miłym miejscem i dobrym miejscem. Takim jest i nie takim niech będzie. Oto gorąco Boga pragnę prosić. Najstarsze zapiski historyczne dotyczące powołania szkoły na terenie tutejszej osady pojawiają się w aktach archiwum cukrowni Borowiczki w 1905 roku. 21 grudnia 1905 roku strajkujący robotnicy zawarli z zarządem umowę zbiorową, która nosiła nazwę Warunki dla pracowników Towarzystwa Akcyjnego Cukrowni Borowiczki. Wśród wielu postulatów znalazł się zapis dotyczący powołania od stycznia 1906 roku szkoły. Szkółka początkowo mieściła się w wynajętej ciasnej izbie, w budynku zwanym Murowanką. W ciągu roku pobudowano nowy budynek, do którego przeniesiono szkołę. Obecnie mieści się tam filia Miejskiego Przedszkola nr 34 w Płocku. W 1928 roku ponownie przeniesiono szkołę do nowego budynku, w którym jeszcze kilkanaście lat temu mieścił się Urząd Gminy Borowiczki, a obecnie warsztaty terapii zajęciowej przy parafii Świętego Jakuba Apostoła w Płocku. Rok 1947 na trwałe wpisał się na karty historii placówki. Powołano Komitet Budowy Nowej Szkoły, która powstała w rekordowym tempie. Kierownikiem szkoły wówczas był Longin Ners. Prace były na tyle zaawansowane, że w 1951 roku
postanowiono połączyć rozpoczęcie roku szkolnego z oddaniem do użytku obecnego budynku szkoły. W 1987 placówka otrzymuje numer i zmienia się jej nazwa na Szkołę Podstawową nr 20 imienia Władysława Broniewskiego w Płocku. Nasza jubilatka ma bogaty życiorys. Na barkach dźwiga moc często niełatwych doświadczeń. Za sobą zapisane złotymi zgłoskami przeszłość, a przed sobą, mam nadzieję, świetlaną przyszłość. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Wyspy, posłuchajcie mnie. Ludy najdalsze, uważajcie. Powołał mnie Pan już z łona mej matki. Od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta. W cieniu swej ręki mnie ukrył. I rzekł mi, tyś sługą moim, w Tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem, próżno się trudziłem za darmo i za nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana. Bóg mój stał się moją siłą. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Szkoła, tym bardziej szkoła podstawowa, ta pierwsza szkoła, jest bardzo ważna. W życiu każdego człowieka wtedy po raz pierwszy przekracza się mury szkoły, wchodzi się do niej. Spotkanie właśnie z nauczycielami, z koleżankami, kolegami. Jakże to wszystko jest ważne, jak to wszystko wpływa i kształtuje człowieka. Może kiedy jest się dzieckiem, przeżywa się to najpierw tak bardzo uczuciowo, ale kiedy patrzy się z perspektywy czasu, to widzi się, jak wielki wpływ, jak przeolbrzymi wpływ w życie człowieka ma właśnie szkoła. Szczęść Boże w tej dalszej, codziennej, żmudnej, niełatwej, ale bardzo ważnej pracy w naszej tu szkole podstawowej w Płocku Borowiczka. Jak potrafię, tak się modlę, by Bogu dziękować, ale jednocześnie by Boga prosić o dziś i jutro dla tejże szkoły. Módlmy się za Kościół Święty, aby wszyscy ludzie dostrzegali w nim matkę i nauczycielkę. Polecajmy Bogu papieża, biskupów i kapłanów. Niech wspierają dzieło ewangelizacji świata, by wszyscy ludzie doszli do poznania Boga i blasku Jego prawdy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za dyrekcję, nauczycieli, wychowawców, katechetów i pracowników naszej szkoły, aby ich praca pomnażała mądrość naszych dzieci i owocowała w ich dobrych uczynkach. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich zgromadzonych w świątyni, abyśmy umocnieni Eucharystią, wspólną modlitwą i tą uroczystością zawsze czerpali siły duchowe ze spotkania z Chrystusem, który jest obecny wśród swojego ludu przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ciebie prosimy. Uczniowie niosą kwiaty, wyrazy wdzięczności Bogu za dobro, jakiego doświadczają, będąc uczniami tej szkoły. Ufamy, że ziarno zasiane w ich sercach i umysłach zakwitnie i wyda obfity plon. Nauczyciele i pracownicy szkoły składają na ołtarzu listę wszystkich darczyńców,
współpracowników oraz instytucji, które przez lata wspierają pracę naszej szkoły. Niech będzie ona świadectwem wspólnej troski o rozwój naszej szkolnej społeczności. Rodzice składają chleb, wodę i wino, owoc ziemi i pracy rąk oraz wszelkich starań włożonych w wychowanie dzieci. Staną się one pokarmem duchowym, pokarmem dającym moc do przywyciężenia wszelkich słabości. Ofiarujemy również świecę. Jej blask jest znakiem Bożej mądrości. Niech będzie ona znakiem naszej troski o wychowanie młodych pokoleń w duchu prawdy i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie nam i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas dziękuję wszystkim przyjaciołom szkoły, ale w tym miejscu chciałabym bardzo podziękować księdzu kanonikowi, Ryszardowi Paradowskiemu, proboszczowi naszej parafii. To radość i przywilej. Dziękujemy za tą codzienną współpracę i za ogromne wsparcie w naszych działaniach. Też bardzo serdecznie dziękuję, że ta szkoła jest taka fajna, taka przyjazna, taka miła w otoczeniu, otwarta tak bardzo mocno na dzieci, na rodziców. Niech Boże błogosławieństwo będzie dla nas wszystkich umocnieniem na te dziś i na te jutro. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Próżne zakusy duchów złych i próżne ich zamiary. Bronić będziemy Twoich dróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Ze wszystkich świątyń, chat i pól,
popłynie hymn wspaniały. Niech żyje Jezus Chrystus Król w koronie wiecznej chwały. Niech żyje Maria Zagrzmi. Spotykamy się dziś, by wspólnie uczcić 110 lat wspaniałej historii naszej szkoły, by wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy budowali i budują prestiż i znaczenie tej placówki na edukacyjnej mapie Polski. Szkoła to nie tylko budynek, to nade wszystko ludzie, którzy ją tworzą, uczniowie, rodzice i nauczyciele. Bez nich byłaby tylko pustym tworem architektonicznym, bez celu i sensu istnienia. Jubileusz szkoły to niezwykłe wydarzenie w życiu uczniów, nauczycieli, absolwentów i mieszkańców osiedla Borowiczki. Wydarzenie, które stwarza okazję, by prześledzić i ocenić dorobek edukacyjny i wychowawczy oraz przypomnieć tych, których ofiarność i praca zdecydowały o sukcesie szkoły i sukcesie pojedynczych ludzi. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczet sztandarowy, sztandar szkoły wprowadzić. Do hymnu. Hymnie. Proszę o zabranie głosu panią Elżbietę Kusy, dyrektor szkoły podstawowej nr 20 w Płocku. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo na uroczystości zorganizowanej z okazji jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 20 imienia Władysława Broniewskiego w Płocku, która kończy 110 lat. Przyznają Państwo, że to nobliwy i zacny wiek. Jubilatka ma bogaty życiorys. Na barkach dźwiga moc często niełatwych doświadczeń. Za sobą zapisaną złotymi zgłoskami przeszłość, a przed sobą miejmy nadzieję, świetlaną przyszłość. Nie ma dla gospodarza większej satysfakcji, niż widzieć dom wypełniony zacnymi i przyjaznymi gośćmi. W imieniu Rady Pedagogicznej, rodziców, pracowników, uczniów oraz własnym z wielkim wzruszeniem witam Państwa, tych, którzy przyjęli zaproszenie i zechcieli swoją obecnością uświetnić naszą uroczystość. Szczególnie serdecznie witam zastępcę prezydenta miasta Płocka, pana Romana Siemiątkowskiego. Witam wiceprzewodniczącą Rady Miasta Płocka, panią Małgorzatę Struzik. Witam radnego Rady Miasta Płocka, pana Tomasza Kolczyńskiego.
Serdecznie witam radnego Rady Miasta Płocka, przewodniczącego sekcji oświaty i wychowania NSZZ Solidarność Regionu Płockiego, pana Marka Krzysztofiaka. Serdecznie witam dyrektora Wydziału Edukacji i Kultury, pana Marka Bębenistę. Witam sekretarza miasta Płocka, pana Krzysztofa Krakowskiego. Witam dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych, pana Macieja Krzemińskiego. Wraz z główną księgową, panią Haliną Rychalską. Witam wizytatora delegatury w Płocku, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie, panią Agnieszkę Zalew. Witam prezesa oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, pana Stanisława Nisztora. Witam przewodniczących Rady Osiedla Borowiczki i Imielnica. Serdecznie witam dyrektorów placówek oświatowych i instytucji kulturalnych. Witam przedstawicieli Straży Miejskiej w Płocku. Witam komendanta Miejskiej Policji w Płocku, pana Jarosława Hoffmana. Witam właściciela firmy Budmat, pana Bogdana Więcka. Witam członka zarządu Krajowej Spółki Cukrowej w Toruniu, pana Tomasza Olenderka. Witam prezesa zarządu Banku Spółdzielczego Mazowsze, pana Adama Siwca. Serdecznie witam emerytowanych pracowników szkoły wraz z wicedyrektorami, panią Haliną Witkowską i panią Ireną Borkowską. Witam serdecznie absolwentów Szkoły Podstawowej nr 20 w Płocku. Witam Radę Rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz was bardzo serdecznie witam, drodzy uczniowie. Witam przedstawicieli mediów, wszystkich obecnych na sali. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że w tak zacnym gronie będziemy obchodzić nasz jubileusz. Czuję się zaszczycona, że to właśnie mnie przypada przyjemność organizacji tego święta. Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostaną w pamięci. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawia się część życia. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych dzisiaj do nas przemawia. Łączy bowiem przeszłość z teraźniejszością. Ten dzień to czas przywoływania w pamięci koleżanek i kolegów i nauczycieli. To także czas wzruszeń i refleksji nad mijającym czasem. Nasza szkoła wytworzyła bogatą tradycję, swój klimat i przede wszystkim połączyła kilka pokoleń ludzi, nauczycieli, pracowników oraz uczniów i absolwentów. Wychowankowie szkoły, którzy opuszczali i nadal opuszczają jej mury, niejednokrotnie napawali nas dumą i dziś są największym prezentem, jaki otrzymuje nasza jubilatka. Na uwagę zasługują również ci absolwenci, którzy będąc uczniami tej szkoły, powrócili do niej już jako nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni. Dzisiejszy dzień przypomina, że w szkole najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły, nauczyciel i wychowawca, wsparciem rodzice,
a dumą absolwenci. W tym wyjątkowym dniu szczególne podziękowania kieruję do nauczycieli emerytów, którzy przez wiele lat tworzyli historię szkoły i tworzyli również tradycje. Prowadzili nas do sukcesów, wychowywali, wpajali właściwe wartości. Pragnę wyrazić uznanie dla wszystkich moich poprzedników, kierowników i dyrektorów szkoły. Pana Władysława Malinowskiego, Heleny Kozowej, Bolesława Skalmowskiego, Kazimierza Walickiego, Longina Ners, Aleksandry Zapłaty, Władysława Adamkowskiego, Stanisława Skowrońskiego, Stanisława Rutkowskiego, Włodzimierza Grzeleckiego i Ireny Skalskiej. To między innymi dzięki nim każdy uczeń i nauczyciel czuł się od zawsze w naszej szkole dobrze i identyfikował się z nią. Pozwólcie Państwo, że na ręce wicedyrektorów złożę podziękowania wszystkim pedagogom, którzy wpływali na rozwój szkoły i jej pozytywny wizerunek. Poproszę panią Halinę Witkowską tutaj i panią Irenę Borkowską. Nie sposób wymienić wszystkich tych osób i zliczyć tego, co zrobili dla naszej szkoły. Nazwiska wielu z nich widnieją w materiałach i dokumentach zgromadzonych w archiwum szkolnym. Przemijają wokół nas ludzie i zdarzenia. O wielu wydaje się, że już zapomnieliśmy. Dlatego ze szczególnym wzruszeniem myśleć będziemy o tych pedagogach, absolwentach i pracownikach szkoły, którzy odeszli. Pomimo iż nie ma ich wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad, ślad swojego istnienia. Dzisiaj wyrażamy nasze uznanie i wdzięczność. Uprzejmie proszę Państwa o powstanie. Uczcijmy minutą ciszy ich pamięć. Dziękuję bardzo. Drodzy nauczyciele, to dzięki waszej rzetelnej, z pasją wykonywanej pracą udało się budować naszą szkołę, która stanowi solidny fundament dalszego kształcenia. Od tego, jak wprowadzacie naszych małych podopiecznych na piękną, choć nie zawsze prostą ścieżkę edukacji, zależy ich dalszy rozwój. Wielkie to wyzwanie, jednak czuję dumę, kiedy widzę więzi, jakie tworzycie z wychowankami. Czuję radość, kiedy oglądam efekty waszej wspólnej pracy. Czuję również satysfakcję, kiedy dobrze mówi się o naszych absolwentach. Bez państwa zaangażowania i wytężonej pracy nie byłoby dzisiejszego święta. Za wszystko, co powstało i powstaje, za wspólne działanie dla dobra ucznia i środowiska serdecznie Państwu dziękuję. Głównymi partnerami w wychowaniu i codziennej pracy są dla nas rodzice. Państwa obecność, pomoc w rozwiązywaniu problemów i współpraca to klucz do wspólnego sukcesu. Wierzę, że nadal mogę liczyć na Państwa pomoc. Dziękuję za czas spędzone z nami, za zaangażowanie i otwartość na potrzeby szkoły. Społeczność szkolna to przede wszystkim wy uczniowie. Kochani, to właśnie dzięki wam nasza szkoła ma swój niepowtarzalny urok i charakter. To wy jesteście jej duszą i to wy sprawiacie, że jest miejscem jedynym w swoim rodzaju. Mogę śmiało powiedzieć,
że to dzięki Wam dwudziestka na trwałe wpisuje się w historię naszego miasta. Złotym środkiem do sukcesu naszych uczniów, a także radości schodzenia do szkoły jest szeroko pojęta współpraca pomiędzy nauczycielami, rodzicami, samorządem i wszystkimi partnerami szkoły, którym nieobojętny jest jej los. Nasza szkoła w obecnym budynku funkcjonuje już 65 lat i mimo to wygląda nowocześnie. To dzięki dobrej współpracy z Urzędem Miasta udało się w ostatnich latach wykonać termomodernizację budynku, plac zabaw, wyposażyć bibliotekę, sale lekcyjne w nowoczesne środki. Bardzo serdecznie dziękuję panu prezydentowi i tu w imieniu uczniów chciałabym podziękować bardzo serdecznie wiceprezydentowi miasta Płocka. Przez 100 lat szkoła zmieniała się. Nie ma już dawnych mebli, pomocy dydaktycznych. Są za to komputery, piękna hala sportowa, nowoczesne boiska, plac zabaw i dobrze wyposażone nowoczesne sale lekcyjne. Na przestrzeni lat zmieniała się jej nazwa, siedziby, organizacja pracy, ale zawsze najważniejszy był i nadal jest dla nas młody człowiek, który pełen ufności wkracza w mury dwudziestki. Staramy się sprawiać, aby wierzył on w swoje siły, nie bał się marzyć i sięgać gwiazd. Szanowni Państwo, współczesność stawia nam dzisiaj nowe wyzwania. Tak jak przed 110 laty, tak dziś pracuje w tej szkole zespół szanujących się ludzi, którzy nieraz mimo różnic zdań potrafią ze sobą współdziałać, angażują się w pracę i tworzą dobrą, pełną życzliwości atmosferę. Życzę, aby przy okazji dzisiejszego dnia w sercach pracowników, absolwentów, rodziców, zaproszonych gości odżyły wspomnienia wyjątkowego klimatu Szkoły Podstawowej nr 20 imienia Władysława Broniewskiego w Płocku. Szanowni Państwo, chciałabym w tym miejscu wyrazić swoje podziękowanie dla instytucji oświatowych i kulturalnych oraz parafii świętego Jakuba Apostoła za pomoc i wspieranie działań podejmowanych przez naszą szkołę. Pragnę również wyrazić serdeczną wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają naszą szkołę. To dla nas radość i przywilej mieć wokół siebie takie osoby, współpracować z nimi i czuć ich wsparcie dla naszych działań. Dzisiejsza uroczystość została zorganizowana dzięki życzliwości wielu ludzi, w firmie Budmat, Krajowej Spółce Cukrowej w Toruniu, Spółce Wodociągi Płockie, Banku Spółdzielczego Mazowsze w Płocku, w firmie Darland, Radzie Rodziców, dyrektorom Szkoły Podstawowej nr 12 i 15 w Płocku, dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 i Młodzieżowego Domu Kultury. W imieniu własnym i całej społeczności szkolnej bardzo Państwu dziękuję. Proszę o zabranie głosu wiceprezydenta miasta Płocka, pana Romana Siemiątkowskiego. Drodzy uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 w Płocku, dostojni goście, szanowni Państwo. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą wspaniałą jubileuszową uroczystość 110-lecia Szkoły Podstawowej nr 20 w Płocku. 110 lat to brzmi dumnie. Niewiele jest w Płocku szkół, które mogą poszczycić się taką historię. Kilka tygodni jubileusz 110-lecia obchodziła nasza płocka Jagiellonka. Pozdrawiam pana dyrektora Piątka. Szanowni Państwo,
Przypadł mi w udziale zaszczyt reprezentowania podczas dzisiejszej uroczystości prezydenta miasta Płocka, pana Andrzeja Nowakowskiego. Prezydent Andrzej Nowakowski musiał pilnie wyjechać do Warszawy, dlatego nie może być tutaj z nami. Prosił mnie, bym całej społeczności szkoły przekazał jak najserdeczniejsze pozdrowienia, podziękowania i życzenia. Skierował na ręce państwa specjalny adres, który pozwolę sobie teraz odczytać. Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 imienia Władysława Broniewskiego. Szanowni Państwo, gratuluję pięknego jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 20. Jestem przekonany, że jej ponad 100-letnia historia jest dla Państwa powodem do dumy. Nieliczne płockie szkoły mają taką bogatą przeszłość. Dziękuję wszystkim, którzy współtworzyli szkołę. Zbudowaliście coś znacznie cenniejszego niż budynki. Silne więzi międzyludzkie. Szkoła podstawowa nr 20 stała się ważną częścią lokalnej społeczności. Wychowuje już czwarte pokolenie mieszkańców Borowiczek, którym przekazuje uniwersalne wartości i uczy miłości dla małej ojczyzny. Do dziś jej absolwenci z sentymentem wspominają szkolne dni i wspierają swoją podstawówkę. Jednocześnie 110 lat tradycji zobowiązuje do dalszego rozwoju i utrzymania wysokiego poziomu edukacji. Jestem przekonany, że dyrekcja i grono pedagogiczne dobrze przygotowują szkołę do wymogów nowoczesnego kształcenia. Dziękuję Państwu za trud i wysiłek wkładany w swoją pracę. Nauczycielom i pozostałym pracownikom składam serdeczne życzenia sukcesów zawodowych i spełnienia w pracy oraz zdrowia i pomyślności w życiu prywatnym. Uczniom życzę wielu szkolnych osiągnięć oraz radości ze zdobywania wiedzy, a rodzicom satysfakcji z postępów swoich dzieci. Z wyrazami szacunku Andrzej Nowakowski, prezydent miasta Płocka. Ja oczywiście przyłączam się. Bardzo proszę. Ja oczywiście przyłączam się do tych życzeń i w imieniu prezydenta i swoim deklaruję, że miasto w dalszym ciągu będzie wspierać rozwój Szkoły Podstawowej nr 20. Dziękuję w imieniu prezydenta za ciepłe słowa, które w stronę Urzędu Miasta skierowała pani dyrektor. Od nowego roku szkoła się wzbogaci o nowy obiekt. Ta hala sportowa będzie w zarządzie szkoły. No i tutaj trochę trzeba będzie zrobić. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda się to osiągnąć. Szanowni Państwo, prezydent Andrzej Nowakowski przyznał również na wniosek pani dyrektor wyróżniającym się pracownikom szkoły specjalne nagrody, które pozwolę sobie teraz w imieniu prezydenta wręczyć, ale pozwólcie Państwo, że do tej uroczystości bym poprosił pana Krzysztofa Krakowskiego, sekretarza Urzędu Miasta, absolwenta tej szkoły. Dlatego będę prosił, żeby pan sekretarz w imieniu prezydenta te nagrody wręczał. Ja będę czytał nazwiska, a pan sekretarz będzie wręczał. Pani Olga Graj. Pani Bogumiła Piotrowska. Pani Małgorzata Katarzyna Stawiarska. Pani Elżbieta Siłkowska. Pani Regina Irena Siwanowicz. Pani Elżbieta Grażyna Wojtewicz.
i pani Elżbieta Kusy. Bardzo dziękuję państwu. O zabranie głosu proszę wicedyrektora delegatury w Płocku, Kuratorium Oświaty w Warszawie, panią Agnieszkę Zalech. Szanowni państwo, mam zaszczyt odczytania listu gratulacyjnego przygotowanego przez pana dyrektora Krzysztofa Wiśniewskiego, dyrektora delegatury w Płocku, Kuratorium Oświaty w Warszawie. Szanowni państwo, kształtowanie nowych pokoleń Polaków jest zawsze nie lada wyzwaniem. To na barkach państwa jako pedagogów spoczywa największa odpowiedzialność. Pobudzanie dziecięcej kreatywności, zaspokajanie potrzeby poznawania świata, uwrażliwianie na drugiego człowieka to wyzwania, którym od lat nauczyciele stawiają czoła. Któż zatem zna lepiej młodzież tejże szkoły niż wy państwo, szanowni nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni? Czas poświęcony na zajęcia, wycieczki, spotkania i uroczystości szkolne jest zawsze cenny. To my, dorośli, kształtujemy właściwe nawyki, uczymy poprzez własną postawę godnego naśladowania. Szkoła uczy życia, wpaja zasady, formuje młodego człowieka, łącząc wyrazy uznania i ogromnej wdzięczności dla całej społeczności państwa szkoły. Dziękuję w imieniu wszystkich wychowanków, rodziców, mieszkańców osiedla Borowiczki za trud, za dobre słowa i szacunek, jakim państwo od ponad 100 lat obdarzają młodych ludzi, uczniów szkoły podstawowej nr 20 imienia Władysława Broniewskiego w Płocku. Życzę pomyślności na polu zawodowym i realizacji planów, które zapewnią państwa szkole pasmo sukcesów edukacyjnych. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu radnego Rady Miasta Płocka, przewodniczącego Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Regionu Płockiego, pana Marka Krzysztofiaka. Szanowni państwo, koleżanki i koledzy, drodzy wychowankowie szkoły, droga młodzieży, pozwólcie, że jako przewodniczący Solidarności Oświatowej, jako przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka podziękuję za zaproszenie na 110-lecie szkoły. To jest kolejne zaproszenie, bo pamiętam, miałem okazję uczestniczyć również z częścią z państwa w 100-leciu szkoły. O ile się nie mylę, właśnie wtedy były oddawane te boiska, o których wspominała pani dyrektor. Tak piękny jubileusz skłania do wspomnień, do spotkań po latach. Jest okazja do tych spotkań po latach, ale również jest okazja do pochwalenia się sukcesami, osiągnięciami, do przyjęcia życzeń, gratulacji i do odebrania nagród. Przy okazji serdecznie gratuluję wszystkim koleżankom i kolegom, którzy zostali przed chwilą nagrodzeni specjalną nagrodą prezydenta miasta Płocka. Proszę państwa, ja się oczywiście przyłączam do życzeń moich szanownych poprzedników i chciałbym tylko dołożyć do tego życzenia tej świetlistej przyszłości, o której wspomniała pani dyrektor, w co najmniej 110 latach funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 20 imienia Władysława Broniewskiego w Borowiczkach. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu prezesa oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku, pana Stanisława Nisztora. Szanowny panie prezydencie, szanowni goście, cała społeczności Szkoły Podstawowej nr 20, w imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego, zarządu oddziału i swoim własnym chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie na tak piękną uroczystość. 110 lat funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 20 to ogromny dorobek, ale to ogromny dorobek wielu pokoleń uczniów, nauczycieli, pracowników tej szkoły. Chciałbym z tego miejsca podziękować państwu za te 110 lat,
ale te 110 lat nie byłoby możliwe bez stworzenia odpowiedniego klimatu. A ten klimat tworzyli byli dyrektorzy tej placówki i obecni. Dzięki Państwa zaangażowaniu ta placówka dalej się rozwija. Dawaliście i dajecie możliwość rozwoju tej placówki, dzięki czemu nauczyciele mogą realizować swoje zamierzenia. Z tego miejsca chciałbym Państwu podziękować za 110 lat funkcjonowania placówki, życzyć samych sukcesów na następne lata. Ale te sukcesy nie byłyby też możliwe bez rodziców. Rodzice zawsze w tej placówce byli tą grupą, która bardzo była aktywna i bardzo wspierała we wszystkich działaniach. Ale też świadectwem jest Wasza obecność dzisiaj na tym jubileuszu. Jeszcze raz życzę Państwu samych sukcesów, wszelkiej pomyślności, nowych wyzwań i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu absolwenta Szkoły Podstawowej nr 20 w Płocku, rocznik 1962, pana Jerzego Kolasińskiego. Szanowni Państwo, drogie dzieciaki. No, spotkał mnie zaszczyt przemawiać do takiego audytorium, chociaż mam tremę taką, chyba większą, jakbym odpowiadał z języka polskiego u pani Bojków albo z historii u pana Adamkowskiego. No a było to lat temu sporo, bo 55 lat prawie temu, czyli połowa obecnego jubileuszu. Chciałem powiedzieć tak, że z sentymentem wspominam szkołę i będę ją wspominał, kolegów, absolwentów, nauczycieli, których z szacunkiem będę wspominał. Chciałem powiedzieć również, że w tej chwili w szkole uczy się już czwarte pokolenie mojej rodziny. Mój ojciec, chociaż był mieszkańcem Cekanowa, kończył szkołę w 31 roku, czyli 85 lat temu. I przez dwa lata chodził do tej szkoły, bo tam była tylko szkoła pięcioletnia. Uczyliśmy się tutaj, my we trójkę, ja, moje rodzeństwo. Uczniami byli moi synowie, córki mojej siostry i w tej chwili jej wnuczki są uczniami tej szkoły. Wspominam nauczycieli, którzy w tamtym czasie uczyli, szczególnie panią kierownik szkoły, panią Zapłatową, która w ryzach trzymała wszystko w szkole, pana Cesarczyka, który był tak oddanym i niczym Adam Słodowy potrafił z niczego wyczarować coś na pracach ręcznych, panią Sznurowską, polonistkę. Wielu innych jeszcze, pana Jankowskiego, nauczyciela matematyki. Pewnie nie wszystkich uda mi się wymienić, do pana Skowrońskiego, do którego tak szanowałem, człowieka, można powiedzieć, nauczyciela w przenośni i faktycznie orkiestrę, bo uczył i przedmiotów ścisłych, i przyrodniczych, ale uczył również i muzyki. Także uniwersalny nauczyciel. No, uciekły mi nazwiska pozostałych, chociaż w moim komputerze jeszcze tam się znajdują i chciałem również powiedzieć, że z kolegami, absolwentami tej szkoły stworzyliśmy, właściwie ja się przyłączyłem, takie nieformalne forum pod nazwą BORO i wymieniamy sobie tam informacje na temat szkoły borowiczek. Zawsze będę podkreślał, że jestem tutejszy, bo tu się urodziłem, czyli w Łośnicy, mieszkam w Borowiczkach i do końca będę zawsze mówił, że to jest moja mała ojczyzna. No wszystkim życzę, przede wszystkim dzieciakom sukcesów i żeby wspominali również tę szkołę z sentymentem, jak ja to robię. I przypomniało mi się takie hasło na koniec, chociaż może już pomimo tych wichrów historii,
że, ale może niektórzy pamiętają, że ucz się, dziecko, bo nauka to potęgi klucz. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu przewodniczącą Rady Rodziców, panią Joannę Bodal. Szanowni Państwo, w imieniu Rady Rodziców pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania i życzenia dla całej szkoły i całej społeczności szkolnej. W dniu dzisiejszym obchodzimy 110. rocznicę powstania Szkoły Podstawowej imienia Władysława Broniewskiego w Płocku. Szkoła to szczególne miejsce tworzenia jak najlepszych warunków rozwoju, zaspokajania potrzeb poznawczych, edukacyjnych oraz kulturowo-rekreacyjnych. W środowisku szkolnym młody człowiek zdobywa wiedzę, uczy się sposobu postępowania, rozwija swoje umiejętności. Kształci twórczą osobowość. Każdy człowiek ma fundamentalne prawo do edukacji i wychowania w atmosferze bezpieczeństwa z poszanowaniem jego podmiotowości i godności. Dziękuję pani dyrektor i wszystkim nauczycielom, pracownikom za osobiste zaangażowanie, profesjonalizm, wysoką jakość kształcenia, a przede wszystkim za życzliwe serce, które tworzą wyjątkowy klimat tej szkoły. Z wyrazami szacunku, rodzice uczniów. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczet sztandarowy, sztandar szkoły wyprowadzić. Spocznij. Drodzy Państwo, skupmy się dziś na przeszłości naszej jubilatki, ponieważ wyznacza ona także naszą teraźniejszość i przyszłość. Co więc widziały i słyszały te dostojne mury? Zapraszam na wycieczkę do krainy historii. Zapraszamy Państwa na historyczną opowieść słowno-muzyczną. Widzę, gdy wieczorem rozświetla się okno, drzewa po przelotnym deszczu srebrze mokną i widzę przy lampie, ktoś siedzi skupiony, pokój w jednostajnej ciszy pogrążony. Na stole zeszyty piętrzą się pod górę i słyszę, jak po nich skrzypi pilne pióro. To nauczycielka poprawia zadania, ścienny zegar zwolna godziny wydzwania, więc nauczycielki pracę chwalą wierszem, pisząc go w takt rytmu rozśpiewanych świerszczy. Tak było z pewnością w roku 1906, kiedy rozpoczyna się historia Szkoły Podstawowej nr 20. Tak jest również dzisiaj, chociaż pióro zostało zastąpione długopisem, a nasi nauczyciele pochylają się nie tylko nad naszymi zeszytami, ale również wytrwale stukają w klawiaturę komputera. Kroniki szkolne, a także spisane relacje świadków pozwalają otworzyć początki oświaty na terenie Borowiczek. Zatrzymajmy się na chwilę nad pochodzeniem nazwy Borowiczki, aktualnie osiedla naszego miasta. Sama nazwa Borowiczki prawdopodobnie pochodzi od wielkich i rozległych borów, które niegdyś zostały wykarczowane. Na tym terenie 14 listopada
1900 roku dokonano uroczystego otwarcia pierwszego dużego zakładu przemysłowego w Płocku i okolicy. Była to cukrownia. Cukrownia Borowiczki zachowała stały kontakt z okolicznym społeczeństwem i interesowała się jego potrzebami. Dzięki niej kwitło życie kulturalne, założono ochronkę dla małych dzieci, bibliotekę, wybudowano dom ludowy. Niemniej jednak najpilniejszą potrzebą ówczesnych czasów było powołanie do życia szkoły. Przenieśmy się na chwilę w czasie. Wspomnieniami wróćmy do początku XX wieku. XXI grudnia 1905 roku strajkujący robotnicy zawarli z zarządem jedną z pierwszych na terenie byłego zaboru rosyjskiego umowę zbiorową, która nosiła nazwę Warunki dla pracowników Towarzystwa Akcyjnego Cukrowni Borowiczki. Wśród wielu postulantów znalazł się zapis dotyczący powołania szkoły od stycznia 1906 roku. Początkowo mieściła się w wynajętej ciasnej izbie, w budynku zwanym murowanką. Uczęszczało do niej około 50 dzieci. Pierwszym nauczycielem był pan Władysław Malinowski. Uczniowie nie mieli tak jak my dzisiaj kolorowych podręczników, komputerów, tablic interaktywnych czy wspaniałego boiska,
ale mieli równie mądrych nauczycieli, którzy oprócz umiejętności czytania i pisania pomagali im zrozumieć świat, zwłaszcza wtedy, kiedy strzały na wiwat oznajmiły 11 listopada 1918 roku odrodzenie się państwa polskiego. Teraz uczyli się już nie tylko dla siebie, ale również dla niepodległej ojczyzny. Na przestrzeni lat przybywało uczniów i poprawiały się warunki lokalowe placówki. W 1947 roku powołano Komitet Budowy Nowej Szkoły, która powstała w rekordowym tempie. Kierownikiem szkoły był wówczas Longin Ners. Prace były na tyle zaawansowane, że w 1951 roku postanowiono połączyć otwarcie roku szkolnego z oddaniem do użytku obecnego budynku szkoły. Thank you.
Doniosłym wydarzeniem było nadanie szkole imienia Władysława Broniewskiego i odsłonięcie tablicy pamiątkowej w dniu 3 czerwca 1963 roku. Zapraszamy Państwa na krótki spacer. Przenieśmy się na chwilę nad ukochaną przez poetę Wisłę, a oto taniec w wykonaniu naszych uczennic i nauczycielek. Thank you.
zdrowy styl życia i spędzania wolnego czasu. Już w latach 50. zespoły muzyczne pod kierownictwem pana Stanisława Skowrońskiego i pana Stanisława Rutkowskiego uświetniały uroczystości szkolne i środowiskowe. A oto przegląd różnych form tańca, które zmieniały się przez lata, ale zawsze nam towarzyszyły w wielu uroczystościach szkolnych i miejskich. Thank you.
into your eyes. I see rainbows in the skies. Baby, when you're close to me, I know you are my cherie. Czytamy o osiągnięciach dydaktycznych, artystycznych i sportowych uczniów naszej szkoły. Ze zdjęć patrzą na nas czasem uśmiechnięte, czasem zadumane twarze uczniów i nauczycieli. Jednak szkoła do dnia dzisiejszego jest dla nas powodem do dumy. W 1900 roku na terenie Borowiczek powstała cukrownia. W konsekwencji zaczęła wzrastać liczba mieszkańców, co niosło za sobą potrzebę utworzenia szkoły. Pierwszy budynek szkoły powstał w roku 1906 i mieścił się w tak zwanej murowance. Później szkoła miała swoje miejsce w budynku dzisiejszego przedszkola nr 34.
a następnie mieściła się w obecnym budynku warsztatów terapii zajęciowej. W 1951 roku szkoła przeniosła się do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Korczaka 10. W 1987 roku szkoła otrzymała numer i zmieniła nazwę na Szkołę Podstawową nr 20 imienia Władysława Broniewskiego w Płocku. Nie uszedłem w życiu pół drogi, a już zewsząd czai się rozpacz. O dalekim, minionym, drogiem powiedz serce albo się rozpłacz. Wskrześ na chwilę tych lat urodę, kiedy na świat patrzyłem dzieckiem. Stał nad Wisłą stary dom z ogrodem na wysokim wzgórzu mazowieckim. Warunków lokalowych, w jakich do niedawna jeszcze odbywały się lekcje wychowania fizycznego, nasza bardzo usportowiana młodzież odnosiła sukcesy we wszystkich dyscyplinach sportu na szczeblu miasta, rejonu, województwa i kraju. Byliśmy potęgą w wielu konkurencjach, m.in. łyżwiarstwie szybkim.
Nasi uczniowie święcili triumfy w złotym krążku oraz błękitnej sztafecie. Mimo, że jesteśmy jedną z mniejszych płockich szkół, to potrafimy zwyciężyć w sportowej walce z większymi placówkami. Sumienna i systematyczna praca naszych uczniów i nauczycieli, wiara we własne siły, sportowy charakter zawsze przekładają się na rewelacyjne wyniki sportowe. Dowodem na potwierdzenie tych słów jest 8-krotne wyróżnienie naszej szkoły Nagrodą Prezydenta Miasta Płocka za współzawodnictwo sportowe płockich szkół podstawowych na przestrzeni ostatnich 10 lat. Ostatnią z nagród za zajęcie pierwszego miejsca odebraliśmy 15 września bieżącego roku. But committed no crime and bad mistakes. I've made a few. I've had my chances. Jesteśmy szkołą niedużą, co jest naszym wielkim atutem. Znamy dobrze każdego ucznia i jego rodzinę. Tworzymy szkołę tak zwaną pokoleniową, przyjazną i bezpieczną. Dbamy o wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny uczniów.
W dniu 22 lutego 2002 roku podczas uroczystości nadania sztandaru szkole z rąk przewodniczącego Rady Miasta Płocka za szczególne osiągnięcia i zasługi otrzymaliśmy medal i tytuł Zasłużony dla Płocka. Tytuł ten jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Nasza systematyczna i bardzo dobra praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza została zauważona i nagrodzona. To zobowiązuje i skłania do jeszcze lepszego działania. Nie spoczywamy na laurach. Śmiało i z optymizmem patrzymy w przyszłość, bowiem ważne są dni, które przeszły już do historii, ale równie ważne są te, których jeszcze nie znamy. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiem, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych dni, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych dni, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sam, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek wysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych niepowskładanych. Jak oddzielić nagle serce od rozumu. Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję. Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, na które czekamy. Życzymy Ci, szkoło, w dniu święta Twojego, by nikt nie żałował czasu tutaj spędzonego, abyś zawsze była życzliwa i szczera, tak jak wyciągnięta ręka przyjaciela. Byś wciąż dla nas dobre, wielkie serce miała, abyś dnia każdego śmiechem rozbrzmiewała. Życzymy Ci, szkoło, samych jasnych dni, nieszkolny hymn przez następne 110 lat szczęśliwie brzmi. Chcemy z Tobą, szkoło, zawsze razem być. Chcemy się tu uczyć i radośnie żyć. Dzisiaj wielkie święto, o tym wszyscy wiemy. Wszystkim tu obecnym 100 lat winszujemy.
Taki już los dwudziestki wciąż odpłaca sercem. Za niewielkie dary oddaje nam więcej. Że się źle staramy, to przykład nie nowy. Na szczęście mamy coś jeszcze dla szkoły. Skoro dzisiaj święto, tak to obchodzimy, że je wyprawiamy prawie urodzinę. To tradycja daje już pomysł gotowy, koniecznie być musi... Nasza szkoła to miejsce najdziwniejsze, które z lat upływem staje się piękniejsze i najcudowniejszą mają ją w pamięci nie ci, co tu chodzą, ale absolwenci. Żyj nam 100 lat, kochana szkoło, niech twoje drzwi już na zawsze otworem stoją. Szanowni Państwo, to już finał naszego jubileuszu. Jestem dumna i mogę powiedzieć, że SP20 w Płocku to naprawdę brzmi dumnie. Ja dziękuję bardzo wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom, którzy dzisiaj przyczynili się do tej uroczystości. I wszystkich gości zapraszam na górny korytarz, na spotkanie i wspomnienia z Polat. Dziękuję bardzo.